7 maja wspominamy błogosławionego Alberta z Bergamo. Albert urodził się w 1214 roku koło Bergamo na północy Włoch. Jego rodzice utrzymywali się z uprawy ziemi. Zgodnie z ich życzeniem Albert ożenił się, jednak u swojej żony nie znajdował ani zrozumienia, ani uczucia. Ganiła go za jego dobroczynność, za to, że pomagał ubogim. Kierując się chrześcijańską miłością, był wobec niej bardzo cierpliwy i wyrozumiały. Po jej śmierci, jako bezdzietny wdowiec, udał się na południe do Kremony. Tam własnymi rękami zarabiał na życie. Sam żył w ubóstwie, pomagał biednym, znana była jego wielka pobożność. Albert wstąpił do trzeciego zakonu świętego Dominika i niestrudzenie pełnił dzieła miłosierdzia. Mawiał, że gdy się chce, zawsze jest czas na czynienie dobra. Odbył pielgrzymki do Santiago de Compostela w Hiszpanii, do Rzymu i do Jerozolimy. W tamtych latach pielgrzymki były ryzykowne ze względu na różne niebezpieczeństwa. Albert zmarł po przyjęciu sakramentów świętych 7 maja 1279 roku w wieku 65 lat. Gdy umierał, dzwony kościelne zaczęły dzwonić same. Papież Benedykt XIV 9 maja 1748 roku zatwierdził jego kult. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Ty nam dajesz nowe dowody swojej miłości, gdy pozwalasz świętym uczestniczyć w Twojej chwale. Spraw, aby ich modlitwa i przykłady pobudzały nas do wiernego naśladowania Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami. Bądź nam.